Tak zrobię tego wkłada, że żal będzie nim wyjechać. Kurde, no. Może tak być, nie? Ja cię nie mogę. Już się nie mogę doczekać. Siema, przedświąteczny dzień. Wszystkiego dobrego na święta wam życzę. Klaudia też? Ja też życzę, też. Tak, wszystkiego. Paczuszka do nas przyszła, idziemy zobaczyć, co to jest. Coś z narzędzi, Klaudia, wiesz? Mhm. Będzie. Zaraz zobaczymy. No, zaraz zobaczymy. Chcesz paczuszkę otworzyć? Ja a, i jeszcze opony przyszły, jadę do wulkanizatora zawieźć. Patrz, to jest ta paczka. Dzisiaj tu porządki robimy, słuchajcie. Wielkie. Czekaj, coś muszę ci dać, nie? Jakieś... Nie, to nie, bo to się przetniesz. Słuchaj, trzymaj pakę. No, zobacz. Co w niej trochę, co? Zobacz, co to jest. O, już wiem. Patrzcie, coś narzędziowe. Nie, tutaj musimy wysprzątać. Ciężkie. Tu musi być tak dzisiaj czysto. Tak, ciekawe, kto nam brudził, tak? No, nie wiem. No. Ekipa. Jakaś. Ale jaka? To nie wiem. Czy to wiertarka? Czy to co? Ryobi. Ryobi. O, tu ci otworzę. Tą stronę otworzymy. Ale ciężko. Nic. Torba? Ja cię zobacz. Fajnie, nie? To ja takie mam w domu. Coś ty? No. Masz takie coś w domu? Oczywiście. A to ty nie wiedziałeś? Nie. Kurde. A Tomek no, się nie pochwalił, że masz w domu takie coś? No oczywiście, to po co ja to kupiłem? No a to trzeba było się pytać. No Tomek mówi, że on nic nie ma w domu. Jak nie ma? Chyba, że mi się pomyliło. Klaudia, weź tylko tą torbę. Ale kolorystyczna ładnie. Essa, 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 essa. A wiecie do czego to służy? Essa. Essa. No i tu są takie te różne, tak? Końcówki, bakteria musi być. No jest tu pewnie. Ale... Ciekawe czy naładowana. Co, urwałem coś? Nie, zahaczyłeś mi o palec. Tu jest. To jest ładowarka. No właśnie, tu jest bateria. Tu jest ładowarka. To wyciągaj, bo może naładowana, może już coś zrobimy. Dżyn, dżyn, dżyn. Tak. Odkręcanie, zakręcanie. Tu blokada. Czekaj. Tak. A poczekaj, to trzeba zobaczyć, jak to się odpina potem. Aha, tutaj. No tu, nie? O. Tak? Boki? No. Klik. Daj. Naładowana. No mega. Teraz mamy 4 amperogodzin. Czyli bateria mocna dosyć. Myślę, że poręczny kluczyk będzie. Do Raptora jak znalazł. Do cebuli. Do Kajo. Do naszych motorów. O, no i jak coś będziesz chciała w samochodzie sobie zrobić, to ci pożyczę. Git? No i końcówka, tak? Czy co to tu jest? To? Co to jest za końcówka? No a klucze to skąd masz sobie wziąć? No mam tam w zestawie narzędziowym. No i instrukcja. Mega, mega sprawa. Dobra, ja, słuchaj Klaudia. Tak. I wszystko. Jadę do wulkanizatora przełożyć koła. I przyjeżdżam i robimy tutaj na tip-top, dobra? Bo no. Dzisiaj klient pokłada ma przyjechać. Okay. A tu taki bajzel. Mhm. Okropny. A ty nie widziałaś lamp LED-owych? Nie. Nie widziałaś? Nie widziała? Też by było takie, nie? Z tym
Deszcz leje, kurde, balans. A tu są nowe opony. Zobaczycie, jak one wyglądają, to jak wszystko pokażę. A teraz jadę do najlepszego warsztatu. W mieście. Wulkanizacja. Tu. Czyli tutaj przód. Mokre, takie mokre położę do tyłu. Nie ma wyjścia. Jeny. Git. A te? No lepiej busem pojechać. Jak to tu wrzucić, panie? Słuchajcie, za opony, za cały komplet dałem 1080 zł. To trzeba dać tu. Nie no, nie pomieści mi się. Kurde, bus zbiorę. Chodź tu. Za duży gabarytowy towar. Yo, siemanko widzowie, jakby to Kuba powiedział. A ten komplet opon, czyli przód i tył, jaka cena? Sprzedaję je, czyli 5 stówek za cały komplet. Idę po klucze od busa. Te są nówki, te można powiedzieć, że też są nowe. Tylko bleku trochę gumę tu spalił. Wiatus. Świetne na asfalt. I do palenia gumy. Do palenia gumy najlepsze. To one tu na wszystkim palą. Git, jadę. Kuba i Tomek jedli. I bleku? Bleku nie jadł. Opony te nowe zamówiłem wyższy profil i po prostu będę je zakładał, jak będę jechał w teren na żwirownię, czy w ogóle no jazda w terenie. A te, które były poprzednie na no, te stare opony na aluminiowych felgach, zostawiam sobie na miasto. I słuchajcie, chciałem Wam złożyć życzenia na święta, zdrowych, spokojnych świąt. Szacunku przede wszystkim jeden dla drugiego, żeby miał. Szczególnie chciałem tutaj pozdrowić pierwszego mojego, jednego z pierwszych moich widzów, Daniela Rutkowskiego, i powiedzieć mu, żeby się trzymał. Trzymaj się, byku, nie poddawaj się, nie ma co. Zresztą wszystko Ci napisałem na Messengerze. Także trzymajcie się. Co Ci wyśli? Nie, wyładowuję. Ale to auto wyjeżdża. Ale ja tylko wyładuję i już spadam. Siema. Jak tam? Czubek. No jak, mówić dobrze jest. Daj, daj. Manio mówił, że dziś. Temat załatwiony. Taka BMA jak nasza. Może zrobimy taką piękną? Może nie?
święta to taki szczególny czas, żeby spędzić ten czas właśnie z rodziną. My na przykład teraz na święta, no to tylko w sobotę co pojedziemy na święconkę, na moto święconkę tutaj u nas do kościoła Ruina na 12. No i potem siedzę w domu, no tak, cały czas gdzieś wyjeżdżam weekendy, a teraz trzeba po prostu czas spędzić z rodziną w domu. To jest najważniejsze na święta. Yo.